Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 6.0 kolejny odcinek, kolejne zmagania, kolejne tłumaczenia. Zapraszam serdecznie. Przypomnę tylko, że dzisiaj, 2 października do 22, jest ostatnia szansa do zakupu szachowego eksperta w najniższej możliwej cenie. Szczegóły podepnę w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Jest to oczywiście kurs od około 4, 3 kategorii. Wzwyż pełen komplet fantastycznych lekcji, 435 lekcji, 55 godzin materiału. Tyle w skrócie. Dzięki za uwagę. No i lecimy, moi drodzy, z pierwszą partią. No i go! 1471. Zagrajmy ruch E4, zobaczymy jaki nastąpi. Jest E5. No i dobra. Ja oczywiście zawsze polecam zawodnikom początkującym granie ostrych rzeczy, także tym, tym razem znowu spróbujemy zagrać Gambit duński. Goniec c4, przecina kleci, i e, tutaj chcemy, żeby przeciwnik wybił jeszcze jednego pionka, ale tak się nie dzieje. Tutaj grozi takie zagranie, lub takie zagranie, no więc teraz e, trzeba chyba zbić to skoczkiem. E, choć zaraz, a to nie było wybicia przypadkiem? Teraz już jest wybicie. Wybicie na f7. E, tutaj Hetman i bije. I król zderoszowany. Tak mi się wydaje, że to jest dobre i trzeba to szybko chyba zagrać. Więc tyle. Jak to w pionkach wyszło finalnie? W pionkach jest porówno, a król czarnych ma problem. Kolejne zbicie, oczywiście, będzie zagranie D6, tam skoczek C6 z tempem, ale my sobie z roszadą zrobimy, on sobie tej roszady nie zrobi. No i wracamy chyba na Hermanem na B3, pilnując cały czas tego pola. Tutaj jest po przekątnej zawsze jakaś fajna akcja. Więc sobie spokojnie to będziemy rozgrywać. No i zrobimy sobie roszadę Skoczek wyszedł, oczywiście. Koniec G4. Skoczek tu ma teraz opcję wejścia. W sumie chyba z tego skorzystam bardzo szybko. Yy, I zagramy sobie za chwilę tu. Chyba, że przeciwnik zagra Hetmanem na F7, co raczej będzie prawdopodobne po Hetman F7. Możliwe, że skuszę się na skoczek D5, tak żeby zamknąć opcję do wymiany dokładnie. Jeżeli zbicie tutaj, no to proszę bardzo. Znaczy, jeszcze nie wiem co po tym ruchu, tak dosyć intuicyjnie, ale wydaje mi się, że bicie na E4, no to jakiś tam goniec E3, tak po prostu. Może wieża C1. Naciskamy. No i zagrał, patrzcie, no. Nie bał się nic. Chodzi, chodzi tutaj o to. Żeby, nie no, muszę zagrać tu przytrzymać. Jeżeli on zagra tak, zawsze mam oczywiście obronę wieżą, ale też bicie na B7. Więc jednak to nie poszło tak szybko, jak mi się wydawało. Dobrze, mam fajny plan. Słuchajcie teraz: bicie tutaj, bicie pionkiem, skoczek C7. Jak wymieni Hetmany, to wymieni. No to ok, skoczek C7, atakuje wieża. Jak zbije tu, to strzałka tu. I robi się chyba po partii. I hop, zaskoczenie. Jeżeli zbiję, bo to się tak narzuca, żeby odbić szybko skoczka, ale wchodzi tu skoczek. Tutaj król nie może. Jedyne pole to jest tu. Mogę odbić wieżę za Friko i zawsze to zdążę, ale jeszcze mam szacha. Szach wtrącony. No i tutaj daję mata. Oczy, było? tu. Czekajcie, a jak zagram tu, on się zasłoni. Ja tu, on tu. Ja tu, on tu. Ja tam. Dobra. Wieża AD1. Wieża jest nieistotna. Znaczy, na pewno można by było ją zbić. I teraz tutaj. Hetman D6 i wieża E7. Zbygrano. Dokładnie, i wieża E7. Skoczek broni. Król musi odejść. Zbijamy i szachmat. Także się udało, tutaj dosyć chyba gładko, jak widać. Szukamy nowego przeciwnika. No i mamy E4. Sagram raz tę pułapkę, skoczek C6. A i się nie uda, bo jest ruch D5 zablokowany. OK. No to skoczek f 6 na tego pionka. Ok, czyli jak zagram sobie takie posunięcie, to mamy zwykłe tutaj takie włoskie schematy. Jasne, mogę tak w sumie też zagrać. Bardziej mi się to chyba podoba. Odbić i gońca wyprowadzić swobodnie. I gra gitara. Skoczek C3 może zagrać, ale teraz mam gońca na G4. Jeżeli skoczek, to zawsze mam E6. Tutaj to bić chyba nie ma sensu, bo tutaj będzie nacisk, nie chcemy tego robić, zagramy sobie tak. Hetman E2, co ty tak szybko grasz, drogi przeciwniku, ale słuchajcie, to jest błąd. Można go szybko, szybko wykorzystać, grając tak i już naciskam tutaj mocno, psując strukturę, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko jeszcze zastanawiam się, czy to nie jest lepsze, ale chyba nie, bo tutaj nic nie widzę więcej, eee, tak, tutaj, bo chodzi o to, że jak on zagra tak. To, chociaż tak może zagrać, ale to ja mam też bicie, mam też bicie z szachem i odbicie tu, więc dobrze jest, tu zagrałeś, dobra. Teraz tak, mam opcję taką, nie mam, bo zbijasz, więc mogę odbić tutaj z szachem, odbicie i tu, no dobra, no to to wszystko bardzo dobrze działa. Skoczek oczywiście jest atakowany, mogę go podeprzeć takim ruchem. On już ma zepsutą strukturę. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem. Wejście tu, to nie wiem, czy to nie jest za dużo kombinowania. Myślę, że jest. Więc Zagrajmy sobie E6. E6 na spokojnie i trzymamy tego skoczka. Z zepsute pionki, więc to jest taki już sukces w debiucie, bym powiedział. Gdzie nie trzeba chyba dalej już mocno, mocno się wysilać, znaczy wy wysilać, źle to zabrzmiało chodzi mi o to, że po prostu jest osiągnięty mały sukces, tu nawet jest jakiś wjazd z hetmanem, gońcem i tam król może mieć problemy e, zawsze to trzeba próbować robić e, tak troszeczkę e, na raty e, hetmane 4 chodzi o to, żeby pionek pewnie wyszedł e, ten pionek jest atakowany mogę tego hetmana też zaatakować wziąć tam pionka, to też jest ok e, tu jest też atak, no i teraz e, pytanie czy na przykład nie tak Zagram tu, król odejdzie tu na pewno. Potem, zagram tu na przykład. Bicie tu będzie. Aha, ale tu nie mogę, bo o tym odbicie. Dobra, to jest sprytne z jego strony. Mm, szukam takich rozwiązań. Może jednak tutaj. Dobra, zagrajmy tu. Niech on zrobi coś z tym Hetmanem. Goniec, gieszeć będzie na pewno czuł się stabilnie. Ja wiem, że on celował w fajny punkt, ale zawsze, jak zagram tu, to też będę celował w też dobry punkt. I Hetmana też można przerzucić na H4. Od tego typu plany myślę, że są względnie proste. Skoczek F6 jeszcze, może tu tu? Nie, no trochę już za dalekie myślenie, według mnie. Okej, okay, Hetman, taki ruch też widziałem. Myślę, że goniec F5. Lepszego wyboru nie widzę tak na szybko. No, H5 można by było, ale goniec F5 od razu będzie atakował tutaj Pionka. Jak tu zagra przeciwnik, to tam taki ruch mam. Oczywiście bicie tutaj. Nie będzie dobre. Bo jak zbiję tu pionka, to ja nawet mogę zagrać król E7. Mm, no mogę, prawda? Mogę. Pewnie, że mogę tak zagrać. Zobaczcie, on tutaj oddaje pionka. Biorę. No, zbił, jasne. No i teraz tak, król E7, król E7 grozi wieża G8 po prostu. Hetman potańczył, zobaczcie, to skrzydło nie zostało wyprowadzone. Gońce celują w króla. No tutaj chyba już nie trzeba za wiele tłumaczyć. No i tyle, szacha nie ma, wcześniej byłby, ale odszedłby król na D7, więc to by było to samo, bo cały czas jest potężna groźba wieża G8, więc tutaj przeciwnik tak by miał problemy, nawet jakby nie zagrał F4. No dobra, ale to nie znaczy, że to już jest koniec gry. Grać trzeba do końca. No i teraz tak. Król pójdzie tutaj, jak dam szacha. Mogę też zagrać tak w sumie. Król pójdzie tu i tu, ale wtedy wieża. Dobra. Szacha widział, szacha dał. Chyba tak. Czekajcie, tutaj. Ty mnie zbijesz tu. Widzicie co? Na jedno wychodzi. No dobra, mógłbym spróbować poszukać jakiegoś fajnego zakończenia, ale chyba to nie o to chodzi. Zbijmy po prostu tutaj. Jeżeli nastąpi bicie, to zbijam hetmanem. A, no właśnie, to nawet przeciwnik mi jeszcze pomógł. Wybijamy oczywiście. I hetman G8. No i dajemy mata. Nawet nie w kolejnym ruchu, bo jeszcze się można zasłonić, no ale jak odejdzie, to w kolejnym. No dobra, poszło głodziutko. Akceptuj. Dobra, mamy rewanż. Niech będzie. No i niech będzie znowu ten gambit duński. Zobaczymy, czy zawodnicy biją te pionki. Biją. Goniec C4. No i zobaczymy. Zobacz, zobaczcie, jednak zbił wszystkie pionki do końca. Nie bał się tych przecinaków. Kto wie, może te pozycje już komputer świetnie wybrania. Ciężko mi stwierdzić. Ja idę, słuchajcie, w zapartego. Hetman B3 i od razu bezpośredni atak. Tu nie ma się co szczypać. Czy hetman E7 od razu trzeba grać? Hetman D7. Pytanie, jak cię tutaj spróbować jeszcze pooszukiwać. Skoczek F3, no Roszada musi być w zanadrzu. Szybko figury muszą wychodzić. Jeżeli taki ruch nastąpi, o zobaczcie, aha, bo on się bał tutaj wjazdu, więc takie proste wyprowadzenie figury powoduje u przeciwnika obawy o skoczek G5. Dobra, szybka ruszada, bo chcę grać E5. Wieża wchodzi do gry. No i jak to się już uda, to jest myślę, że bardzo dobrze. Tutaj skoczek C6, skoczek A5 będzie problematyczne na pewno. Yy, tyle, że. No właśnie się zastanawiam, czy to w ogóle zostawić. Nie tracić na to czasu, ale jak zobaczcie, przeciwnik nie gra tak. Koniec C7. No to tu jest podstawka. No. Tu jest podstawka, a tam też była podstawka. Yy. No cóż mogę powiedzieć. No. Yy... Mogę zbić tu za darmo skoczka. Mogę zbić tutaj pionka, on tutaj. Nie, no wolę chyba wziąć skoczka po prostu. I potem grozi zbicie na G7. No więc ten gambit tutaj, słuchajcie, wszedł jak w masełko. Zaskoczony przeciwnik był pewnie dwa razy. No jasne, tutaj wymiany teraz już są na pewno bardzo korzystne. E, zastanawiam się, czy teraz nie zagrać czegoś takiego. No, wyprowadzenie skoczka trzeba by było zrobić, ale taki ruch, wejście tu, żeby szybko go załatwić. Nie, grajmy normalnie, musimy grać wszystkimi figurami. Nie, można by było się na pewno nad tym zastanowić, tyle, że e, to jest budowanie nawyków wyprowadzania wszystkich figur, więc to jest bardzo ważne. W Psychach trzeba się śpieszyć powoli. No, zwycięstwo niekoniecznie musi być łatwe i przyjemne, a rzadko jest takim. Na niższym poziomie, oczywiście zdarza się to częściej, ale im jesteśmy wyżej, tym jest trudniej. No i trzeba się z tym oczywiście fantem liczyć. Koniec na e 6 Przeciwnik chciał tutaj mnie zaatakować gońcem na H3 prawdopodobnie, więc zamkniemy tutaj mu tę drogę. O, przy okazji ładna wymiana, która mi się podoba. Przeciwnik chce dać mat. no to g wyboru za dużego tutaj nie ma. Oczywiście tam koń na 1, koń H4 też mogły być, ale G3. Już tutaj solidna struktura, solidna obrona. Dobrze się to trzyma. No dobra, teraz wypadałoby wprowadzić wieżę z drugiej jednak strony. Skoczek w centrum też stoi świetnie, co nie wieża tutaj, to zawsze. Chyba taki nawet jest ruch tutaj strzałka. Też jest do rozważenia, aczkolwiek powie, że zawsze można uciec, uciec. No i tutaj będę chciał prowadzić wieżę na C1 na przykład. Dokładnie. No, ten ruch jest ciekawy, jeszcze raz. Tu król zbije, zbicie, król odejdzie, zbijam tu, skoczek będzie uwięziony. A. Szybko go się chyba nie da zbić. Dobra, zrobimy eksperyment. Ja zbiję te wieże. Chodzi o to tylko, że jak ja bym mógł uciec tu i tu, mam figurę więcej, jest dobrze, ale zbiję te wieże. Eee, dla treningu zbiję. Chociaż tak, i tak skoczka stracę, to będzie przewaga, bo dwie wieże na Hetmana i tutaj król bezpieczny, eee, to powinno wystarczyć. Choć ten skoczek jeszcze nie będzie złapany, no więc pionki szczerbate, więc tutaj powinno być dobrze mimo wszystko. Jeszcze jak król się pomyli, ucieknie tutaj, to jest szach. No więc musi uważać przeciwnik. Tak, ewentualnie. To tutaj będzie szansa ucieczki. Mimo wszystko. No i się pomylił, zobaczcie. Czasem już jesteśmy nastawieni właśnie na bicie tej wieży. Eee, no tu już zagramy sobie z kimś innym w takim układzie. No i jest, eee, gramy sobie z przeciwnikiem 1477 i obrona skandynawska, no nie polecam, eee, nie polecam zawodnikom początkującym, jest to debiut dosyć twardy. Twardy, ciężki, hetman sobie lata, no oczywiście, goniec G4, ale to jest D4 szybkie, tu się dobrze to gra, skoczek wybija, no bo co, jak wybije tu, jak wybije to, to tutaj. Więc Skoczek wybija. Kolejna figura w grze. Goniec może już zagrać. No dobra. Hetman tam coś straszy. Taki ruch jest w ogóle ciekawy. B4. W ogóle taka myślę, że nowość dla co, co niektórych osób. Bo wieża B1 tu się fajnie broni. A ja sobie walnę pionka na B7 teraz. I tam będę mógł przeciwnika męczyć. Taki kornik wchodzi i męczy, męczy w dziurze, tam no i męczy, męczy. No, nie zabrakło mi tutaj dobrego tego stwierdzenia, ale tak, no, bicie tutaj i jest fajnie. Można tutaj się pokusić o naprawdę dobrą grę. Zrobienie roszady myślę, że już rozwiązuje wszystkie problemy. I goniec na F4. Tutaj chcemy zbić. No, goniec D6 jest możliwe. Myślę, że, co zbić to i przeciwnik się stąd wykaraska. Zbijmy tego gońca, wieża się rozciągnie. Tyle, że jeszcze się zastanawiam tutaj, bo tutaj wchodzę. Dobra, skoczek b5, mam opcję taką, jeszcze wykorzystać to trzeba. Król zrobi roszadę, gram skoczkiem na c7, Hetman tu... a tu hetman nie może. Tutaj jak zagra to też jest. Tutaj opcja. No dobra, dobra nasza. I zobaczcie, reguła też jest taka. E, przeciwnik e, inaczej. My mamy zrobioną roszadę, przeciwnik nie? Porównanie i my już możemy sobie pozwolić na atak, przeciwnik nie. Bo y, prosta zasada. Zroszowany król masz możliwość ataku, atakuj. Tyle. A jak to już będzie wyglądało twoimi figurkami, z twojej pozycji, no to już zależy właśnie od ciebie oczywiście. Wiadomo. No ale taka zasada dosyć myślę, że prosta. Oczywiście zawsze są wyjątki od reguł. Przypominam, ja tutaj w każdej stronie staram się patrzeć. Atakować można również, jak nie ma roszady. Jasne, to zależy od pozycji. Wszystko, ale ogólne reguły na początek dobrze się ich trzymać. No i przeciwnik tak, obronił się od straty wieży, ale jest skoczek D6, no i król nie ma roszady. Oj, będzie męczony ten król. Oj, będzie męczony. Tutaj mogę zbić z szachem. Szukam już jakiegoś fajnego wykończenia, choć jeszcze pewnie go nie widać. Um, no dobra, bijemy tu, król odejdzie, i szukam możliwości chyba takiej, żeby wejść Hetmanem. I tutaj. Będę chciał zbić tu, pionek zbije, szach, i tu. Bo on się może zasłonić też tu. To zmienia trochę postać rzeczy. Atakujesz skoczka, ok. Bicie tutaj. Ono, no, jak zbije skoczka, to odejdę wieżą, ale bicie tu, bicie tu, bicie zagranie takie. On zagra tu i co dalej? Czy coś tutaj się dobrego może podziać? No chyba nie. Właśnie. Chociaż tak, skoczek wejdzie tu. Jak wieża, to bicie na f6, bicie tu. A jak zbijesz wejdę na G7, ty musisz tu. Ja tu, tu i wieża. Dobra, to, to to działa. Trzy figury można powiedzieć potencjalnie atakują króla. I tutaj. I lecimy. Hetman tu jeszcze jest opcja. Hmm, chyba niezła nawet, bo tego nie przewidziałem. Tutaj bicie, bicie. Tutaj król tu ma ciasno. Jakiś cichy ruch. No i teraz sprawa jest prosta. Wybicie tutaj to, co liczyliśmy, tu i mamy dużo pionków więcej. Mamy dużo pionków więcej, więc będziemy mogli sobie spokojnie próbować realizować tę końcówkę. Tu myślę, że zagram C4 od razu bo ten pionek może mi przeszkadzać, wieża się uaktywni. Jak będzie wieża tutaj, to zawsze przepcham. A jak bicie, zbije i po prostu widać tą przewagę o C5. Pionek się zrobił wolny, skoczek już jest silny. Tam wieża B8 może oczywiście zagrać. Myślę, że może taki nawet ruch próbować zrobić, ale widzę, że tutaj jest taka akcja. Um, jak tu zbijesz? No dobra, zagrajmy sobie tak. Kruma jak zbijesz pionka. Nie zbijesz pionka, ok. Tu, tu, tu. Dobra, pójdę na to. Idę szybciutko tu. Idę szybciutko F6. No i teraz będę miał opcję taką. O! Tak zagrałaś? Jeszcze wyżej. Wierzę, że F8 musi zagrać. Albo sko a, skoczek E6 jeszcze masz. Dobra. Ale mam chyba taki ruch. Tu bijesz. Taki ruch. Tu. No nie, to nie działa. O kurczę. To chyba się pośpieszyłem, chociaż taki ruch jeszcze jest ciekawy. O właśnie, taki jest ruch ciekawy. Z uwagi na to, że jak skoczek zbije pionka, to idę tutaj, a jak się pionek poruszy, to mam szacha i zbijam tu i zdążę zawsze pionka obronić. Poza tym pionek tu też wędruje. Taki ruch pewnie jakiś może być zagrany, ale to wtedy mamy taki ruch wieża F6 i tutaj. Nie tak, to, to musi być wszystko pod kontrolą. Dokładnie, przeciwnik tutaj się pomylił. Taktyka zadziałała, ale tak, no. Ta gra była taka dosyć agresywna, chyba. Chociaż ten obrona skandynawska mi się bardzo nie podobał u zawodników. No i mogę dorobić Hetmana. daj no odejdę sobie tak. Już nawet sobie myślałem co król f5, bo teraz ten pionoki i tak dochodzi z szachem. No jest mat. Ok. Kamy przeciwnika. Kolejnego, już się zbliżamy do 1500 rankingu. No niech będzie znowu tematycznie skoczek C6 i D5. Ciekaw jestem, jaka będzie reakcja przeciwnika. Bicie jednak nastąpiło, Hetman zbija. No ale cóż, no po takim ruchu ja po prostu biorę pionka. Za friko. Czyli to jest znowu zagranie za szybko. E, to jest mądre podejście, tutaj wymieniam. Chodzi o to, że on oddał pionka, ale ma aktywne gry z koczkami, tylko zawsze mam tą roszadę, więc jest OK. Tutaj muszę zagrać chyba F6, tak żeby skoczek nie wleciał, tak myślę, za cenę piona. I E5. No i teraz już jest dobrze, teraz już moje figury się dobrze pogrupują. A6, żeby nie wleciał skoczek. Dokładnie. I hetwan, i koniec D6 pilnujemy. Oczywiście jak wejdzie tutaj, to też mam taki ruch. Więc to się broni. Bo jak wejdzie tutaj, jak ja zbiję, to on mnie zbije. Ale zagranie takie, próba wymiany. No to dobra, no to jak on już tutaj mocno mnie nie przeatakował, nie, nie wykonał jakiejś tam próby mocniejszego ataku, no to jest dobrze. Jest pionek więcej. No i tutaj chyba nie ma co narzekać. Jakiś skoczek A5 nawet jest ciekawy, żeby tego gońca pogonić. Nie wpuścić figur, nie pozwolić na jakąś tam kontrę. Skoczek tutaj, może jednak tą długą to zrobimy. No w każdym razie tu myślę, że spoko. Przeciwnik się pomylił, jak widzicie, w trzecim ruchu. W czwartym. W czwartym ruchu skoczek C3. Dokładnie o tym ruchu się pomylił skoczek C3. A3 no wiadomo, tak sobie gramy. Jak tutaj, to myślę, że król może wybić chociaż skoczek. Ja myślę, że król. Wieża D8. Tak, on będzie tu próbował. Zagrajmy wieża D8. Jeżeli tak, to w ogóle tutaj jest stępem, i to się wszystko u niego już sypie. A moim celem jest wymiana wieży kolejnej. Jasne, można popróbować, szukać takich ruchów, takich ruchów, ale pamiętajmy, każda figura musi szybko wejść do gry. Tym bardziej mam pionka więcej, więc tym bardziej trzeba to wykorzystać, według mnie. No i myślę, że goniec F5, prosty ruch za takim na pionka. Tyle. Tyle w komentarzu tego posunięcia. No i otwieram, oczywiście, wieżę. Pionek zdobyty. Zbijam on tutaj, ja tutaj, więc dobrze, że jest to tempo. Goniec D3 żeby zaatakować wieżę, bo tutaj trzeba będzie obronić gońca, skoczka, sorry. No dobra. Przeciwnik szuka tutaj na mnie opcji, chcesz to zbić, ja tu zbiję. Dobra, wieża AD8, wieża, A, wieża HE8, sorry. Tak, żeby król się na F8 już schował. A tego ruchu nie rozumiem. Zbijam. Oddanie kolejnego piona. Tu nie możemy wieża obogonić C5, więc pionkiem. No i teraz wieża przez C8 przejdzie. O król d7, centralizujemy. Ja myślę, że wierzą. Po wybiciu myślę, że piankiem z f. Bierze f1, nie wejdzie, bo stoi koniec. Potem jakiś taki ruch. Nie chciał wymiany. To kolejny pionek do wzięcia. Myślę, że tutaj można zagrać. Spróbować wymienić tego gońca. Goniec C5 nie działa, się trzyma wszystko. A, no tak, wymiana końca, bo nawet gońc tutaj nie może uciec. Znaczy może, ale jak widać z kiepskim skutkiem. No dobra i kolejna partia, kolejna partia. Dzisiaj dużo tych partii w tym odcinku, więc chyba dobrze. No i kolejny eksperyment, skoczek C6. I po raz kolejny D5. Można przepchać. Tu pomyślałem sobie o czymś takim, jak goniec D3, bicie, Hetman bije i bicie tutaj tracę Hetmana. Jakoś tak do głowy mi przyszło, ale tutaj przecież można zbić. Dobra, czyli po raz kolejny jest bicie. No i zobaczymy, skoczek F3. Tak jest. Goniec G4, tak żeby tu związać, mieć obcy zbicia. No i też długa roszada, czy wieża D8. Okej, okay. i tutaj już zawodnik widzę, że kuma czacze. Myślę, że ruch E5. Od razu zaatakujmy tego pionka, żeby goniec też miał prześwit w razie skoczka, żeby ten hetman nie uciekał. Po wybiciu, dobra, tutaj od razu tak zagramy. Będzie trzeba wybić po, H3, po A3, ale szybciutko w ogóle figury wychodzą, więc to jest dosyć istotne. Jak tutaj, 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 to chyba tak. Już taki ruch jest też. A nie, bo tutaj mogę zbić, jak tutaj, to tutaj. A3 przegrywa. No, taki, taki ruch według mnie. Wtedy ja zbijam tu, zepsuję mu tutaj strukturę. Wybije tu, jak on mi tu. Też wybije tu i zepsuje strukturę. Skoczki na gońce. Kopyta nie mówią lepiej wtedy. Nie no, chyba trochę czarne lepiej bez przesady. W tej sytuacji to chyba musi tak wyglądać. Przeciwnik się obronił tutaj od tego. Mądrze, mądrze. Tutaj, tutaj skoczek zbiję. Tutaj. Dobra, bijemy pionka. Skoczek zbije, zbijamy tu, a skoczek może wybić z powrotem. No ale to i tak myślę, że czarnymi otwierając tak pozycję będzie bardzo dobrze. Oczywiście przepchanie E4 było ciekawe, to wszystko jest godne do rozważenia, ale wydaje mi się, że bicie. Tutaj, no to tutaj po tym ruchu bije tu, bo muszę wstępem. No i on musi to odbić skoczkiem z D na E2, czyli musi się A, nie musi. O proszę. A, Spryciula, Spryciula, Spryciula. Muszę tutaj wybić. No to tak, bo już chciałem. Już chciałem zrobić długą ruszadę i mi podstawił Hetmana. Tak, ale tam wisi, tylko że tutaj mi się nie podoba. Myślę, że. Szybkie wyprowadzenie skoczka. No, i tak tu jest uważam sukces czarnych yy, spory. Pionki zepsute, król nie ma roszady. Czego chcieć więcej? Z obroną. I druga wieża na E8. Zobaczcie, że też te pionki mnie na razie nie interesują. Nas powinno interesować w tym momencie granie na przestrzeń, granie na granie figurami. Tu jest atak bezpośredni na Hetmana. Pionek A7 jest nieistotny, tu jest bezpiecznie. Hetman musi co? Zasłonić się. Goniec, no to wtedy wydaje mi się, że jest zbicie i grozi zagranie wieżą, bo tutaj król może być odcięty na tych dwóch polach. no dobra chlast, zbijamy, bo grozi od razu zbicie tu no i jeżeli goniec zbije pionka na przykład to wieża D2 król F1 i tutaj dajemy mata na E2 na końcu Hetman wrócił Dobra, związujemy. Z tego względu, że jak Hetman zagra tutaj, to mamy opcję na przykład wieża na D2. Tylko czy ta opcja zadziała i czy chcemy ją zrobić? Hmm. No właśnie, pytam, pytanie czy chcemy. Na razie mogę dać szacha w sumie. Król sobie zagra tutaj, zobaczymy co dalej. W sumie to jeszcze nie wiem. A może pozbierać teraz pionki? Może też skoczek na D5? też może mieć swoje, swoje uroki, chyba tak będzie dobrze. Nawet po takim ruchu yy, proste B6. A tu grozi bicie, ciężkie figury wchodzą do króla. No tak, tu chyba nic prostszego w tym układzie. No dobra. Tak sądziłem, że może tu zagrać, ale przeciwnik nie dostrzegł, że można po prostu zbić. No to się przydaje właśnie to, że naszymi figurkami wychodzimy szybciutko. No i tutaj zdobywamy mnóstwo związań. Wybijamy. Nie wiem, będzie szach. No, może zdwoimy wieżę. Jakimś tam prostym zagraniem grozimy. Nawet zbicie tutaj grozi, potem tam. Oj. Zaraz, tutaj nie działa szybciej. Działa. Na końcu wierzę F1 mat. Ok, dobrze, moi drodzy. To dzisiaj na tyle. Dzięki za uwagę. 1500 już mamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Łapka w górę. Będzie mile widziana. Szachowo.pl. Pamiętajcie, 10% zniżki. Pozdrawiam, cześć.